14 lipca 2018 roku, cmentarz żydowski, w kierunku którego z Altony ruszyły 7000 SA, wprowadzając nowy porządek. Były już przygotowane na Altonie na dachach szelce. Szef policji wziął jeden dzień urlopu, również jego zastępca. No, zabronione było na początku, było dozwolone SA, więc 7000 przyszło, żeby zlikwidować pruską Altonę. Olbrzymi cmentarz żydowski na Altonie. Altonę zlikwidowano 20 lipca, znaczy jako pruską Altonę. Nazwane to było uderzenie w Prusy. 20 lipca 1932 roku. To samo powtórzono 20 lipca w 1944 roku. Niby zamach na Adolfa Hitlera jako pretekst do likwidacji niemieckiej inteligencji. Wszystko było zaprogramowane w Nowym Jorku, właściwie od 1848 roku. Ale wszystkie dowody wskazują na to, że 12 marca w 1933 roku Zjednoczeni Żydzi powiedzieli, że to święta wojna z Niemcami, nie przeciwko Hitlerowi, tylko przeciwko całemu narodowi niemieckiemu. A że cmentarz żydowski Altona, 17 lipiec 2018 roku.